no jest więcej raczej negatywnych informacji, które się zbliżają do nas dużymi krokami, niż pozytywnych. Teraz najnowsze dane pokazujące, ile pożyczek biorą Polacy, no to po prostu za głowę się złapałem. Jaki wzrost jest po prostu zadłużania się przez Polaków. Czynniki makro i mikroekonomiczne mówią, że będą spadki cen, a ludzie dalej ślepo wierzą w nieruchomości, bo przecież zawsze rosły, więc będą rosnąć, bo to przecież stabilna inwestycja, bo można oprzeć się o ścianę. Co może zwiastować teraz spadki? Co może mówić o tym, że jednak ten rynek jest przegrzany? Mecenasem kanału jest Mennica Inwestorów. Twoje złoto dostępne od ręki. Link w opisie. Ceny nieruchomości w Polsce dla niektórych wzbudzają strach, bo nie wiedzą, ile będą musieli zapłacić za wymarzone mieszkanie już niebawem, a wśród innych wzbudzają chciwość, bo niektórzy chcą zarobić na rosnących cenach mieszkań. Czy te wzrosty się skończą, czy będą trwały, ile te mieszkania będą kosztowały i w ogóle co się będzie działo z nieruchomościami i z gospodarką? Na te pytania chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj postarali się odpowiedzieć z naszym gościem Danielem Piesto. Cześć. Dziękuję za zaproszenie, cześć. Daniel, ostatnio dużo się dzieje i w zasadzie ja miałem ostatnio taką rozmowę ze znajomym i rozmawialiśmy sobie, że gospodarka, a przewidywanie w ogóle cen różnych aktywów jest dosyć trudnym takim zajęciem i dużo tutaj gra coś, co jest bardzo niespodziewane, czyli decyzje polityków. I ostatnio, czy to przez to głównie były wzrosty, czy widziałeś inne czynniki? Bo no, ostatnio ceny nieruchomości, no, chyba każdy widział, że w Polsce rosły i to bardzo mocno. Tak, no głównie oczywiście to jest kredyt 2%. Czynników wzrostu i spadku jest bardzo dużo, możemy o nich porozmawiać po kolei, jeden po drugim. To nie jest oczywiście jedyny właśnie, to nie jest, powiedzmy, że to jest główny ten kredyt 2%. I ja muszę przyznać, rok temu nie spodziewałem się, że będzie aż tak duży ten wpływ, natomiast on też, to było tak, że środki, które były przeznaczone na półtora roku, właściwie zostały wydane w pół roku w pełni i to miało ewidentnie duży wpływ, ale też optymizm, taka dziecięca wiara w wieczny wzrost cen nieruchomości, wydaje mi się, że również odgrywa bardzo dużą rolę. No i tych czynników jest dużo więcej, ale są też czynniki, powiedzmy, że jeżeli chodzi o przyszłość, to się zgadzam z tobą, że oczywiście bardzo trudno przewidywać, jak się będą zmieniały ceny czegokolwiek, jeżeli mamy tę decyzję polityczną, która może najwięcej namieszać. Oczywiście, no to trzeba myśleć politycznie, jak to kiedyś powiedział mój elektryk, że myśl politycznie. No i właśnie jak się myśli politycznie, no to myśli się wtedy w kategoriach wyborów i pewnych zmian, które politycy będą wprowadzać, bo mają taki odgórny prikaz, no i z niego wynika, że no jest więcej raczej negatywnych informacji, które się zbliżają do nas dużymi krokami, niż pozytywnych. Mamy. Ale jakbyśmy mogli sobie podsumować, dlaczego były ostatnio te wzrosty, bo powiedzieliśmy sobie o jednym punkcie, o dopłatach do kredytów. Ja wiem, że ty zawsze byłeś, znaczy zawsze, ostatnio jak rozmawialiśmy, miałeś takie niedźwiedzie podejście do rynku nieruchomości, że no teraz już będziemy hamować, ale no niestety nie. Dlaczego nie? Dlaczego to się nie działo? Czy to jest jedyny powód, kredyt 2%? Wiesz co, to może trochę się wytłumaczę, no bo ja nadal mam niedźwiedzie podejście do tego i nie uważam, że racjonalnym jest, żeby ceny rosły, ale to nie znaczy, że ceny nie będą rosły, bo nie wiem tego. I tak samo mówiłem u ciebie za każdym razem, jak byłem i mówiłem, to wieściłem swoje informacje, że to będzie spadać, to albo zakładałem, no to mówiłem, że nie wiem, jak będzie, no bo wyobraź sobie, że wszystkie czynniki makro i mikroekonomiczne mówią, że będą spadki cen, a ludzie dalej ślepo wierzą w nieruchomości, bo przecież zawsze rosły, więc będą rosnąć, bo to przecież stabilna inwestycja, bo można oprzeć się o ścianę, a na przykład jak masz jakiś biznes, który jest o wiele bardziej rentowny i bezpieczny, to nie można się oprzeć o ścianę, więc jest mniej bezpieczny w oczach wielu inwestorów. Także może być tak, że są takie wśród inwestorów nieruchomości takie założenia, do ilu powinna wzrosnąć cena za metr kwadratowy w najbliższym czasie. I niektórzy mówią, że na przykład średnio do 20, 25, 35, 45 tysięcy za metr i może wzrosnąć i do 100 tysięcy. Jak ludzie dalej będą wierzyć, rentowność będzie wynosiła ułamek promila, to dalej ludzie mogą wierzyć. Oczywiście szansa na to, że będą dalej wierzyć, spada. Tylko że w międzyczasie, przez ostatni rok, dwa,
osób wierzących w inwestowanie w nieruchomości przybyło w Polsce. Przybyło, pomimo tego, że część odpłynęła tego kapitału do Hiszpanii, że inwestorzy zagraniczni boją się w Polsce inwestować, no bo jest takie zagrożenie wojną, nawet jedna firma ABB szwajcarska wycofała się ze względu, przynajmniej oficjalne tłumaczenie było takie, że wycofali się ze względu na ryzyko wojny, także mamy takie czynniki, ale o wiele więcej osób uważa, że to jest najlepsza inwestycja i mamy dużo takich przykładów celebrytów, którzy wcześniej, kilka lat temu nie znali się na nieruchomościach i w ogóle na inwestowaniu, a teraz nadwyżki finansowe ładują w 100% w nieruchomości. Okej, okay, ale zobacz, mamy taką sytuację, bo ja spróbuję obronić wzrost, tak stanąć w kontrze trochę. Mieliśmy sytuację dwa lata temu militarną na wschodzie, czyli konflikt na Ukrainie, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. To spowodowało, że mamy o wiele więcej ludzi w Polsce, którzy chcą tu mieszkać i żyć. I czy to się skończy? Czy ci ludzie nagle zaczną wyjeżdżać? Czy nagle politycy przestaną opiekować się tą grupą wyborców, którzy są kredytobiorcami? Bo teraz najnowsze dane pokazujące, ile pożyczek biorą Polacy, no to po prostu za głowę się złapałem. Jaki wzrost jest po prostu zadłużania się przez Polaków i no, prawdopodobnie przyjdzie znowu kapitan państwo, damy wam kredyt 0%, 2%, będziemy wam dopłacać do Developer Plus, Bank Plus, tak? Super, nie? Ale żeby coś jeszcze było łatwiej, to znaczy spotkaliśmy się chyba dwa lata temu w nieruchomości, którą kupiłem i o niej sobie rozmawialiśmy. I wiesz, że od tamtej pory, wczoraj dokładnie, miałem pierwszą sprawę o ustanowienie drogi koniecznej po dwóch latach od nabycia nieruchomości. Półtora roku trwały wszystkie przygotowania w ogóle, żeby sąd wyznaczył termin pierwszej sprawy. I oczywiście po pierwszej sprawie, gdzie w zasadzie sytuacja jest prawna jest bezsporna, bo tam nie ma trudnych rzeczy, to powołali jakiegoś świadka, nie wiem po to, żeby jakby sąsiedzi no, nie byli zadowoleni, że ktoś tam będzie coś robił, dobrze im samemu, więc to się będzie przedłużało, następna sprawa jest na drugą połowę września, więc administracyjnie jesteśmy wiadomo gdzie. No. I co, deweloperzy chcieliby może budować więcej, ale nie mogą, bo administracja, bo kapitan państwo z jednej strony utrudnia, z drugiej strony dosypuje kasy. Wiadomo, że tam gdzieś dosypuje kasy, tam jest drożej, plus jeszcze mamy dodruk, plus jeszcze mamy inflację, która wspiera wzrosty, jeżeli mówimy o nominalnych, nie? I gdzie tutaj mamy wizję tego, że no jednak coś będzie inaczej? W pierwszym kwartale liczba pozwoleń na budowę była rekordowa, w drugim kwartale też jest bardzo wysoko, czyli teraz bardzo dużo się buduje. Także to nie jest tak, że się buduje mało. To nie jest też tak, że liczba mieszkańców w Polsce przybyła jakoś znacząco, bo Ukraińcy, którzy przyjechali, w dużej mierze wyjechali i faktycznie liczba mieszkańców w Polsce spadła delikatnie. Czyli pomimo tego, że mieliśmy dopływ uchodźców z Ukrainy i oczywiście też imigrantów zarobkowych, to liczba, ogólna liczba mieszkańców spadła. To znaczy, jak patrzyłem na statystyki, co się wydarzyło po wojnie, no to tam rzeczywiście chyba ponad 4 miliony wjechało, 3 chyba wyjechało od razu bądź później, ale tam z milion został. Tak. No i to też pewnie nasi widzowie będą widzieli, jak wychodzą na ulicę, do sklepu i tak dalej. Nawet w biurowcu, w takich pomieszczeniach socjalnych są dwujęzyczne już napisy w ZOO, jak idziesz z dziećmi, no to dużo rzeczy jest poprzestawiane na język rosyjski czy ukraiński, bo ludzie z tego korzystają, więc jakby ciężko powiedzieć, że jest nas mniej niż więcej w Polsce. No zmieniła się struktura, ale to nie znaczy, że liczba osób przybyła, bo po prostu część osób wyjechała, także ogólnie Ukraińców przybyło, a Polaków ubyło. I to jest tendencja nie do zatrzymania, czyli Polaków będzie ubywać i cały czas powinniśmy, no przede wszystkim powinniśmy mieć więcej dzieci, jeżeli chcemy gospodarczo utrzymać się na takim poziomie, a to się nie wydarzy, więc będziemy musieli więcej i więcej mieć imigrantów, żeby utrzymać taki poziom gospodarczy, przynajmniej oczywiście nie uwzględniając innych czynników, czyli ceteris paribus. Jeżeli jeszcze powiedziałeś o kredytach, o pożyczkach, że bardzo dużo osób w Polsce ma te pożyczki i to jest absolutna prawda, to znaczy ja nie spodziewałem się, że to jest taka skala, że mniej więcej 1/4
wszystkich kwot kredytów hipotecznych, to jest ta kwota pożyczek takich wysoko oprocentowanych, czyli to jest szalone, że tak dużo osób na tak wysoki procent pożycza i to są kredyty jakieś konsumenckie i tak dalej, pożyczki konsumenckie, także to jest nieprawdopodobne i to jest słaba wiedza finansowa i to się na pewno źle skończy, zwłaszcza, że ta liczba tych pożyczek przybyła, zwiększyła się. Tak samo zwiększyła się liczba kredytów hipotecznych i to jest bardzo silny argument zawsze za tym, czy ceny wzrastają, czy spadają, prawda? I w 2023 generalnie łączna kwota kredytów hipotecznych zwiększyła się z 727 miliardów złotych, znaczy 727 miliardów złotych w grudniu 2023 roku i to był wzrost o 5 miliardów. Tylko jak się człowiek zastanowi, 5 miliardów 727 uwzględniając inflację, to znaczy, że ta liczba już faktycznie tak realnie nie wzrosła. I to był rok z tym kredytem 2%. Rozumiesz, czyli nominalnie wzrosła ta kwota, ale faktycznie liczba kredytów spada, a kredyt hipoteczny jest największym, może no nie największym, ale w dłuższej perspektywie na pewno największym czynnikiem podnoszącym ceny nieruchomości, bo to produkowanie pieniędzy z niczego i ładowanie 100% tych pieniędzy właściwie w nieruchomości jest bardzo silnym czynnikiem popytowym. Także mamy ten... A to, teraz mamy ten zapowiadają sposób. Się jakieś dopłaty do kredytów? Tak, 0% od... No, już niebawem będzie można składać te wnioski, natomiast jest to teraz już o wiele bardziej skomplikowane niż jak to był kredyt 2%. I tutaj od razu zaznaczę, że tego typu programów w Polsce było bardzo dużo, około 10, ale ja dokładnie wszystkich nie pamiętam, natomiast jest taka, powiedzmy, relacja, że jeżeli rządzi jakakolwiek partia, to te projekty są tylko pod wybory i one faktycznie nie działają, nie mają dużego wpływu na rynek. A właściwie tylko kredyt 2%, ten zapisu, był faktycznie miał duży wpływ na ceny nieruchomości i faktycznie dużą zmianę spowodował. Oczywiście z perspektywy gospodarki, to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że negatywną, no bo on po prostu dopłacał, więc musiał pobierać ludziom, jakby w podatkach zabierał ludziom pieniądze, żeby później zapłacić części kupujących za mieszkania, a inni w związku z tym mieli drożej. To ogólnie rzecz ujmując nie opłaca się dla gospodarki, ale faktycznie oni to zrealizowali, czyli oni faktycznie wierzą w socjalizm, a inne partie tylko robiły to pod wybory. No, także czy teraz jak mamy ten kredyt 0%, on jest obwarowany różnymi ograniczeniami, no to wiadomo, że ten wpływ już nie będzie tak duży. Kwota jest mniejsza dwukrotnie, która jest przeznaczona w budżecie na tę formę zapomogi i okres jest dwukrotnie dłuższy, który jest przeznaczony na wydawanie tych pieniędzy z tego budżetu, więc faktycznie wpływ będzie mniejszy, ale no nie mówię, że będzie zerowy, może być znowu jakiś, bo ja dokładnie nie wiem, gdzie na to Daniel, a przejdźmy do tego, że co może zwiastować teraz spadki, co może mówić o tym, że jednak ten rynek jest przegrzany, że jednak te mieszkania, które kisimy i chcemy sprzedać na takiego dużego flipa albo po prostu wstrzymujemy się ze sprzedażą, bo liczymy na lepszą cenę, bądź śpieszymy się z zakupem, dlaczego to może być błędne? Dobra, no to tak. Wzrost zagrożenia wojną. Czy może być w Polsce? Czy może się tak wydarzyć? Możemy tak założyć, tak. Jeżeli to się wydarzy, to jeszcze mniej inwestycji zagranicznych będzie w Polsce, a Polacy jeszcze gremialniej będą inwestować w Hiszpanii i innych takich dziwnych miejscach, do których mają daleko i mają słabą kontrolę nad tymi inwestycjami. Tak czy siak, pieniędzy będzie mniej na rynku, więc mamy wojnę. Wojna też może spowodować drugą rzecz. Mówimy o takiej wojnie, która jest jakby to zagrożenie wojenne jest coraz bliżej Polski. No może być napływ uchodźców znowu i on może spowodować, że no przybędzie ludzi, którzy będą płacić czynsze, część będzie kupować nieruchomości, rentowności trochę wzrosną, więc też i Polacy będą chętnie inwestować w nieruchomości. Więc mamy to. Mamy koniec programu 40+. Nie wiem, czy wiecie, w ogóle większość osób nie wie, ale na początku wojny był wprowadzony program 40+, to jest 40 zł dla osoby, która użycza swojego pokoju albo mieszkania uchodźcy. I to było dziennie, 40 zł, to nie było opodatkowane, czyli to 40 zł netto,
I ludzie z tego korzystali w dużej dosyć ilości, to znaczy uchodźcy przyjeżdżali, na przykład wyobraź sobie matkę, która ma trójkę dzieci, żyją w jednym pokoju, takim jakimś większym, i za ten pokój właściciel dostaje 4800 od państwa, nieopodatkowane. No i oczywiście trzeba zapewnić jakąś tam formę wyżywienia, to trochę odchodzi, ale generalnie to się bardziej opłaca niż najem. Więc dużo osób korzystało z tego 40+, i było takie jakby przekonanie po pół roku, dużo osób mi mówiło, że to już nie działa. A to będzie funkcjonować do końca czerwca. Czyli to cały czas funkcjonuje i ludzie cały czas korzystają z tego programu pomocowego, który cały czas ładuje pieniądze w rynek, co zwiększa wysokości czynszów, a czynsze i tak już spadają. I teraz to wszystko łącznie powoduje, że rentowności na nieruchomościach są skrajnie niskie. Wyobraź sobie, że spadły o 2 punkty procentowe w skali kraju. Czyli na przykład jak w Warszawie rok temu było 6%, to teraz jest 4% rentowność, czyli 25 lat czekasz, żeby ci się zwróciła nieruchomość. Czy to nie jest jakiś czynnik, który może wpłynąć w dłuższej perspektywie na zmiany cen? No tak, no z każdym dniem zwiększa się szansa na to, że powstanie jakaś moda na inną formę inwestowania i że pieniądze zaczną odpływać z rynku. Nie wiem, czy to się wydarzy i kiedy, ale ja osobiście nie widzę szczególnie powodu, żeby w tym momencie kupować mieszkania na wynajem na rentowności 4%, kiedy w każdej chwili inflacja może to tobie zjeść, prawda? To jest tak mało. Kiedy mamy obligacje skarbowe, które są oprocentowane, no takie wiadomo, w jakieś tam na 10 lat to nawet lepiej, ale w perspektywie 3 lat są lepiej oprocentowane. To też jest zła inwestycja, ale mamy przykłady z giełdy bardzo wysokich wzrostów, gdzie może wystarczyło kupić przeciętne akcje spółek dywidendowych i wyciągnąć o wiele lepszy wynik. Także złoto wzrosło, wszyscy to widzą, że kto usłyszał zaraz na jakiejś imprezie, ktoś, kto kupił mieszkanie na wynajem, policzył sobie rentowność i usłyszy na imprezie, że ktoś kupił złoto, nic nie robił, nie miał żadnych problemów z najemcami, nic mu nie zniszczyli i tak dalej, nie boją się o to, że ktoś tam coś zniszczy i mają na przykład zwrot 35%, no to jak to wygląda z mieszkaniami? No i jeszcze taka główna alternatywa może dla mieszkań na wynajem to są biznesy. I dobry biznes to jest taki, który zwraca ci się w 3 lata. Taki przeciętny zwraca w 6. I to jak wejdziesz sobie na jakiś sprzedam biznes oferty i tak dalej, no oczywiście tam to nie jest wprost napisane, ale ja analizuję dużo biznesów pod tym kątem i takie 6 lat to jest taki przeciętny. Jeżeli to faktycznie jest samograj, to 6 lat, a jeżeli nie, no to krócej. Także jeżeli masz w perspektywie na przykład powiedzmy 4 lata, prawda, czyli masz 25% ROI, stopę zwrotu, a masz 4% na mieszkanie, no powiedzmy, że nie w Warszawie, powiedzmy 5% gdzieś masz, to masz pięciokrotnie słabszy dochód. To jest uwzględniając procent składany, uwzględniając inne czynniki jakieś podatkowe i tak dalej, to jest kosmos. Więc dlaczego ludzie dalej mieliby kupować mieszkania na wynajem, nie wiem. Ale myślę, się rozpędziłem. Wiesz, wiara, bo jakby my jesteśmy mentalnie zakotwiczeni w tym, że nieruchomość, jak mamy własną, no to tak, jest. Tylko z czego wynika ta wiara? No z jednej strony wynika z tego, że popatrz, z jednej strony na zachodzie mamy tak, że ludzie, gospodarka jest bardziej stabilna, prawo jest bardziej stabilne, więc ludzie bardziej są skorzy do inwestowania w biznesy wydające się mniej bezpieczne, czyli na przykład giełda, i tam więcej osób inwestuje na giełdzie. Znowu na wschodzie, gdzie jest jeszcze większe ryzyko, no to ludzie nie kupują nawet nieruchomości, tylko po prostu kupują ruchomości, które tracą na wartości, ale lepiej mieć to, prawda, aż po złote łańcuchy, więc mamy taką jakby, takie spektrum i my, Polska, jesteśmy właśnie w tych nieruchomościach w tym momencie, ale to nie jest powiedziane, że wiecznie tu będziemy, może za chwilę być tak, że po prostu giełda będzie albo jakieś surowce, cokolwiek, będzie po prostu bardziej atrakcyjne, czyli w tym momencie jesteśmy tutaj na takim suwaczku. Jeżeli on się przesunie w lewo albo w prawo, to się okaże, że nieruchomości już nie są tak atrakcyjne. I zobacz sobie na, nie wiem czy znasz, ale ceny nieruchomości w Europie Zachodniej no, spadają i to w niektórych krajach dosyć mocno. Także to nie jest tak, że to wiecznie będzie rosło. Ale myślę, znów może być tak, że jeszcze 2 lata będzie rosło i dalej będzie, wiesz. Myślę, że u nas szybko może się zmienić taki styl życia, bo ja rozumiem jakby Zachód, nie? W Zachodzie młodzi ludzie chcą być bardziej mobilni, chcą być bardziej niezależni. Częściej się przeprowadzają za pracą, nie są przywiązani, tak
z lokalizacji. A my jednak się kotwiczymy, nie? Kotwiczymy się w jakimś mieście, wiążemy z nim przyszłość. Wiele osób jakby zawsze twierdziło gdzieś tam z mojego otoczenia, że lepiej płacić ratę na swoje niż tyle samo za wynajem, bo tak mniej więcej kiedyś sobie liczyli, że nawet więcej, nie? Że tu będą mieli swoje, że po jakimś czasie to będzie ich, będą mogli sprzedać. Nie? I to była dla nich taka też forma inwestowania. Ja jeszcze taki jeden paradoks znam, że są tak zwane pożyczki zakładowe, na przykład w zakładach takich jak służba zdrowia, tak, czy w państwówkach, nie? No i moja mama jakby pracuje w służbie zdrowia i ona oszczędza na pożyczkach, czyli bierze nieoprocentowaną pożyczkę z zakładu pracy, oni jej odciągają z pensji, a to sobie wrzuca na lokatę albo w obligacje i stąd jakby gromadzi oszczędności, bo tak jest im łatwiej. Nie? I to się wpisuje w tę kwotę pożyczek, tylko tyle, że to funkcjonuje od lat. No, skoki po prostu zakładają te miejsca, zakłady pracy, zakładają własne skoki i one robią takie nieoprocentowane pożyczki i to jest bardzo dobre, tak, dla nich. A jakie jest pytanie? Pytanie, no to wróćmy do tego, co się będzie działo w przyszłości, nie? Spróbujmy coś zaestymować, co będzie z rynkiem nieruchomości. No, moja estymacja jest taka, i umotywujmy, że... umotywujmy to dosyć mocno. Że powiem tak, może co będzie, to oczywiście nikt do końca nie wie, ale ja nie spodziewam się, żeby wiele osób chciało dalej inwestować na rentowności 4% przy dużych ryzykach. No bo jakie masz ryzyka przy inwestowaniu w mieszkania? Czy cena, możesz nie odzyskać tych pieniędzy, które zainwestowałeś? No może tak być, prawda? Czy możesz mieć problemy jakieś dodatkowe, jakiś stres? No możesz mieć. To czemu ludzie dalej inwestują w mieszkania na wynajem? Wydaje mi się, że to będzie odchodziło do lamusa przy tak niskiej średniej stopie zwrotu. Natomiast jest wiele działów nieruchomości, które moim zdaniem będą się miały nadal dobrze. Także ja zawsze wierzyłem w to, że trzeba inwestować tak, żeby podnosić wartość. Czyli nawet jak flipy robiłem, to nie takie czysto spekulacyjne, nie jest w nich nic złego, ale po prostu dlatego, że miałem większą pewność, że odzyskam te pieniądze, które zainwestowałem. A wydaje mi się, że podnoszenie wartości w działkach w perspektywie, uwzględniając czas inwestycji, jest po prostu najbardziej opłacalny względem flipów czy renowacji kamienic. Także wydaje mi się, że inwestowanie w działki, gdzie mogę podnieść wartość i później sprzedać to konkretnemu klientowi, to jest bardzo dobry biznes. Także spodziewam się dalszych wzrostów w niektórych działach, natomiast nie można mówić o wszystkich nieruchomościach naraz, bo generalnie mieszkania, wydaje mi się, że no, ja osobiście widzę więcej minusów niż plusów. Ale wiesz co, też Daniel, może... mi się też wydaje, że trochę patrzysz na ludzi przez pryzmat bańki, w której my się znajdujemy, bo dla nas jak inflacja spada, to nie znaczy, że ceny spadają, a ostatnio były robione badania wśród firm pożyczkowych i tam było odnośnie oprocentowania, jak się liczy, ludzie nie kumają procentu składanego, właśnie na pytanie, czy jeżeli inflacja spada, to ceny też spadają, to odpowiadali, że tak. I jakby z tych statystyk, które się wyłaniają, no nikt nie liczy tego, że kupuje nieruchomość, to sobie liczy, jaki będzie miało ROI. Większość osób, tych, których kupuje mieszkanie, nie wie w ogóle, co to jest ROI, nie? A okej, ty sobie policzysz, ale większość osób właśnie zakłada, że ma, to jest jego. Ma, to płaci za swoje, a nie płaci za wynajęte. I tak, też jest takie podejście. A plus jeszcze, wiesz, stymulacja przez polityków, przez różne pomoce, wakacje kredytowe, kredyty 0% i tak dalej, plus utrudnianie, moim zdaniem, administracyjne dla deweloperów, dla firm, jeżeli chodzi o budowę. I to są, wydaje mi się, że mocne argumenty, które będą jednak szły za tym, że ceny będą szły. Ja od tego zacząłem właściwie, że ślepa dziecięca wiara ludzi może powodować, że dalej ceny nieruchomości będą rosły. No i może tak być. No oczywiście, tylko że zawsze masz część osób, tą bardziej ogarniętą, bardziej świadomą i oni będą podejmować lepsze decyzje, będą przez to bogatsi i z czasem będą głośniejsi po prostu, będzie o nich głośniej i z czasem oni będą generować nowe tendencje na rynku. Także wydaje mi się, że to jest naturalne, czy mamy jakąś elitę, która ma wpływ na miliony ludzi. Na razie jest tak, że nawet nie widać takiej elity, czyli mało osób inwestuje masowo w jakieś biznesy na przykład.
Znaczy wiesz, jak patrzysz na elitę, która jest teraz, no to są wiesz, influencerzy, którzy mieszkają na złotej, mają wypasione apartamenty i takie postawy lansują media, a my jesteśmy takim narodem, który ma wpisany wiesz, zastaw, a postaw się, nie? Więc my też musimy mieć taki apartament, na który nas nie stać. I wydaje mi się, że to, jakby to wiesz, te elity my postrzegamy troszeczkę inaczej, bo my się patrzymy na innych ludzi, nie? Dla mnie na przykład wzorem i takim bohaterem narodowym jest pan Roman Kluska, a dla niektórych jakaś dziewczyna, co pokazała tyłek albo cycki, nie? I to musimy wiesz, rozgraniczyć, co jest dla kogo elitą i kto i tym rynkiem będzie kierował. Jak nie możesz stwierdzić, czy tyłek cycki, to faktycznie słaba elita. Także nie, raczej chodzi mi o to, że to nie ma znaczenia, wiesz, jaką elitę ja mam, czy ktoś inny w głowie, tylko po prostu, jeżeli część osób elitarnie inwestujących robi to dobrze i pomnaża te pieniądze, robi się bardzo bogata, to chodzi o to, że sam kapitał decyduje o tym, on robi się głośny. Czyli ktoś zarabia 100 milionów złotych, no to jest większa szansa, że o nim usłyszymy po prostu, niż o kimś, kto no, nic nie zarobił albo bardzo mało. Także z czasem ten kapitał będzie musiał płynąć w innym kierunku niż nieruchomości. Ta ulica po prostu, ulica no, ale po prostu zareagowała. Ulica ładuje no tak, się w mieszkania. Ale czy wiesz, czy dla ulicy jest wzorem, nie wiem, Brzoska czy Doda? No, jakby tu mamy zupełnie inne postrzeganie, bo mówimy, że jakby tą masą, która, bo nieruchomości są też dobrem konsumpcyjnym, one nie są tylko inwestycyjne. Nie? Bo, inwestycyjny sektor nieruchomości to jest wydaje mi się, że jakiś wycinek tego rynku. Bardziej nieruchomości kupujemy konsumpcyjnie. Mogę się mylić, bo jakby to pewnie okej, okay, a co gdyby po prostu taki celebryta stwierdził, dobra, to ja robię jakiś biznes, taki prawdziwy biznes, który zarabia, tak jak mówiłem, niech to będzie nie 3 lata, ale niech zarobi po prostu w 4 lata, się zwróci. I on po prostu zrobi z ludźmi 50-50. Oni dają mu kapitał, czyli faktycznie im się zwraca w 8 lat, czyli mają 12,5% rocznie, czyli dwucyfrową stopę zwrotu za nic nie robienie, pasywne inwestowanie. I mają takiego elitarnego, właśnie tego swojego w głowie, tą ikonę, powiedzmy, nie wiem, niech to będzie, nie znam się w ogóle na tych gwiazdach wszystkich celebrytów, ale załóżmy, że ktoś znany, no to nie pójdą za tym teraz ludzie? Na topie, albo Wojewódzki. O, Wojewódzki to byłby dobry przykład z Palikotem. Teraz oni mieli piękny projekt, w zasadzie to Janusz Palikot miał piękny projekt, który właśnie położył. No tak, tak. I bardzo od razu wszyscy się rzucili na niego, a ja nie uważam. Uważam, że trzeba jednak szanować ludzi, którzy podejmują takie odważne decyzje biznesowe, aczkolwiek jeżeli on wprowadzał w błąd ludzi, no to oczywiście słabo, no i to też świadczy o tym, że on nie dopiął tego tematu najlepiej, ale no jednak trzeba trochę szanować ludzi, którzy podejmują ryzyko, żeby wprowadzić coś nowego na rynek. W Dolinie Krzemowej jest tak, że jeżeli ktoś nie zrobił jakiegoś startupu, który upadł, czyli nie zbankrutował startupu, to znaczy, że nie przeszedł jeszcze całego cyklu biznesowego i w związku z tym ma mniejsze doświadczenie i inwestorzy są mniej chętni, żeby mu finansować jego nowy startup. Czyli warto jakby zbankrutować jeden biznes, żeby móc pozyskiwać finansowanie. A w Polsce jest tak, że jak komuś się podwinie noga, nawet komuś, kogo wszyscy wcześniej szanowali, jakiemuś Czarneckiemu, to później już po prostu psy wieszają na nim. Także ani mi po drodze, ani mi brat, ani swat ten Palikot, ale trzeba przyznać, że no próbował robić i robił wiele rzeczy, dobrze trafił, prawda? Jak z tą żubrówką chyba, to był jego pomysł, prawda? Żubrówka. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale no wyszło tak, jak wyszło. I właśnie takie postacie pokazują, że wiesz, warto jest jednak siedzieć i robić coś bezpiecznie. I tu nieruchomości przychodzą zawsze Polakom wiesz, na myśl. Nie? Złoto, nieruchomości, obligacje też jakby zawsze. Nawet jak to są obligacje korporacyjne, ale się nazywają obligacje, to z samej nazwy kojarzą się z bezpieczeństwem. I tak, wydaje mi się, że właśnie jeżeli mówimy o ulicy, bo ulica dysponuje dosyć dużym kapitałem i ten kapitał pływa w różne strony i ona mówi w zasadzie, to pokazało wiesz, regulacje stóp procentowych, na przykład jeżeli stopy procentowe były na zero,
to kapitał uciekał wszędzie, bo na lokatach w banku nie miałeś nic. Nie? Teraz jeżeli stopy procentowe poszły do góry, no to ci lokaciarze wrócili do swoich lokat, a różne właśnie startupy takie, które nie miały prawa nigdy wypalić, to już nie znajdują finansowania tak jak wcześniej. Więc ten kapitał jest mądrze inwestowany. Więc czy teraz, że mamy wyższe stopy, wracamy do bezpieczniejszych aktywów? Być może tak, bo być może ulica się boi, nie? Jest w tym pewna logika, w tym co mówisz. Warto też zwrócić uwagę na to, że w komunikatach Rady Polityki Pieniężnej przebija się taka chęć, taka tęsknota za tym, żeby obniżyć stopy procentowe z powrotem do prawie zerowych. Natomiast nie mogą tego wprowadzić, bo ich zdaniem na razie jeszcze rynek nie pozwala, jest za dużo ryzyk. Jak czytasz, możesz, są dostępne te publicznie te komunikaty, ostatni jest z początku maja. I takie są wnioski. Także w przyszłości jest raczej większa szansa na to, że oni obniżą stopy procentowe niż podniosą. I jeżeli obniżą, no to pytanie, jak zareaguje rynek? Wszystkim spadną raty kredytowe, wzrośnie zdolność kredytowa i co oni wtedy zrobią? Jeżeli wydaje mi się, że raczej to działa w drugą stronę, czyli jeżeli ludzie będą mieli zdolność kredytową i dalej będzie trwała taka moda na nieruchomości, to kupią kolejną nieruchomość. Tak mi się wydaje, no bo ja bym raczej szukał kredytów inwestycyjnych, ale one są na 15 lat, więc duża strata kapitałowa do spłaty, a przy nieruchomościach to też jest jeszcze kwestia... I to, że oni kupią następną, to też powinno stymulować cenę, nie? Tak, no tak jest zbudowany rynek, system bankowy w Polsce, że on bardzo mocno... Ciężko jest taki, przy takim rozdawnictwie, szczególnie w kierunku nieruchomości, obronić spadki nieruchomości. Nie? Tak, no jeżeli są, no to nie aż takie duże i rozłożone powiedzmy w 3-5 lat w Polsce. Także myślę, że to będzie coś takiego, że nie będzie takich kolosalnych spadków póki co. Jeszcze warto zwrócić uwagę właśnie, że jeszcze wrócę do tej wojny, tej zagrożenia wojną, że gdyby front się przesunął na przykład ukraiński jakoś bliżej Polski, no to oczywiście ryzyko wojenne będzie więcej o tym mowa i tak dalej, więc mniej będzie inwestorów zagranicznych i mniej Polaków inwestowało w Polsce, ale też będziemy mieli o wiele większy napływ Ukraińców niż do tej pory. Albo porównywalny, taki jak był do tej pory, prawda, że będziemy mieli znowu 4 miliony ludzi. Wyobrażasz sobie to? Mhm. Wyobrażam. I jakby wyobrażam sobie, jaki to może mieć wpływ na rynek nieruchomości. Też jeszcze są takie czynniki jak spowolnienie gospodarcze, wzrost płacy minimalnej. No jest jeszcze dużo czynników, które tak naprawdę wydaje mi się, że wpłynie na nas dosyć mocno. Płacę minimalną mamy 8 w Europie, czyli bardzo wysoką. Tak. 8. Po PPS-ie liczoną, tak. Tak, więc... A wzrost gospodarczy 8 od końca. No, a co tam, stać nas przecież, bo kto bogatemu zabroni podnieść przecież płacy minimalnej. A złotówkę mamy silną i to, że mamy silną złotówkę, wysoką w miarę płacę minimalną, jeżeli patrząc na rynek europejski, zaczyna się robić taka tendencja, że zakłady produkcyjne na przykład przenoszą się do Rumunii, bo u nas się przestaje opłacać. Nie jesteśmy już tanią siłą. Następna rzecz, Polska to jest też kraj taki eksportowy, dosyć mocno, który eksportuje dużo na Unię Europejską. Unia Europejska jest dla nas rynkiem zbytu. Jeżeli będziemy eksportować mniej, bo złotówka będzie droższa, no to nasza gospodarka będzie szła w złym kierunku. No, teoria ordoliberalna wskazuje raczej na odwrotny kierunek, to znaczy będzie na odwrót. Jeżeli, nie wiem, czy znasz historię niemieckiego cudu gospodarczego i silnej marki. Faktycznie Niemcy mieli duży problem z eksportem, tylko że mieli też bardzo dużą łatwość z importem, na przykład technologii i maszyn. Więc łatwo im było sprowadzać technologię maszyny, co spowodowało większą wydajność pracy na pracownika jakby w przeliczeniu, bo tak to się liczy, co spowodowało, że można było po prostu produkować rzeczy, których wcześniej nie mogły Niemcy, czyli rzeczy wyższych technologii. Także zgadzam, tylko wiesz, Polska nie ma technologii, tania siła robocza jest gdzie indziej, więc czym my mamy konkurować? No, wiesz, będziemy lepszymi frezjerami?
Obaj jesteśmy zwolennikami tego, żeby Rada Polityki Pieniężnej nie dyktowała, jakie mają być stopy procentowe, tylko żeby to bardziej rynek kierował, ale jest jak jest. Ja uważam, że dla gospodarki jest lepiej, żeby były takie stopy procentowe, niż żeby były takie jak wcześniej, bo w tym momencie te firmy, które się przeprowadzają, no to oczywiście firmy, które zatrudniały ludzi na minimalną krajową. Nie mówię, że w tym jest coś złego, ale chodzi o to, że to jest raczej niska technologia, która w tym momencie w jakimś stopniu może być zastępowana wyższą technologią. I zobacz na, tylko nie mów tego rządowi absolutnie, żeby oni nie zaczęli przy tym gmerać, ale zobacz sobie na polskie firmy zajmujące się przemysłem kosmicznym. Przecież to są kosmiczne wzrosty tych firm. Jest ich coraz więcej i kiedyś przypadkiem trafiłem na targi firm kosmicznych. Było tam 72 firmy, i no, mnóstwo jakby bystrych, młodych ludzi, którzy robili biznesy, które polegały na tym, że jakieś części do sputników robili. Nie jestem ekspertem w tej kwestii, ale bardzo duże wrażenie na mnie zrobili. I takich przemysłów jest kilka, takich branż, w których Polska zaczyna robić się popularna i one są właśnie wysokomarżowe i tam jest bardzo duża wydajność pracy, więc wydaje mi się, że to ogólnie to, że są wysokie stopy procentowe, to może mieć w dłuższej perspektywie dobry wpływ na polską gospodarkę. Okej. Okay. Myślę, że przyszedł czas, żebyśmy zrobili jakieś drobne podsumowanie. Czyli co sądzisz o nieruchomościach? Co na plus, co na minus? Co może się wydarzyć? I tak w trzech, góra pięciu godzinach, jakbyś to streścił, minutach. Mieszkania. Wydaje mi się, że nie ma sensu kupować mieszkań na wynajem, że warto nadal oczywiście, jeżeli ktoś ma biznes polegający na podnoszeniu wartości nieruchomości, niech to robi i na pewno, nawet gdyby był spadek cen nieruchomości, to on nadal będzie mógł zarabiać, nawet może czasami w niektórych przypadkach lepiej. Jeżeli chodzi o grunty, wydają mi się one bezpieczniejsze i lepsze pod kątem rentowności niż mieszkania i jest szereg biznesów, w które ja idę, ale w tym momencie nie chcę o nich mówić, gdzie można uzyskiwać bardzo duże rentowności, takich około nieruchomościowych. I ja wolę iść w to, dlatego że rentowności na poziomie takim jednocyfrowym mnie w ogóle nie interesują. Nikogo z Was nie powinny. Jeżeli jesteście subskrybentami finansowego Prepersa, czyli przygotowujecie się finansowo na trudne czasy, to powinniście bezpiecznie inwestować z dwucyfrową stopą zwrotu. No, tego Wam życzę. Także tak, jeżeli chodzi o przyszłość cen nieruchomości, to będzie różnie. To jest bardziej skomplikowane. Niektóre nieruchomości będą nadal rosły ceny. Myślę, że ten materiał fajnie nam wyszedł, bo spróbowaliśmy skonfrontować różne światopoglądy. Wyszła z tego naprawdę fajna dyskusja. A ja bym chciał zachęcić Was do komentarzy, do tego, żebyście napisali, co Wy myślicie, jakie czynniki mogą wpłynąć na rynek nieruchomości, co może się wydarzyć z tymi nieruchomościami i czy nieruchomości i ewentualnie w jakiej formie są warte uwagi, bądź w ogóle nie warte w przyszłym czasie, jeżeli chodzi o inwestowanie. Dziękuję Ci bardzo, Daniel, za dzisiejszą rozmowę. Cześć. Dziękuję i dziękuję widzom za oglądanie.